Dzięki nagrodzie i wytężonej pracy policji udało się złapać wandali, którzy zniszczyli dwie wiaty przystankowe w Sosnowcu. Sprawcami okazali się mieszkańcy Czeladzi. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych, mieszkańcy miasta ościennego w wieku 18 lat. Chciałem zaznaczyć, karani w przeszłości jako nieletni, także z artykułu 288 za niszczenia różnego rodzaju elementów, między innymi wyposażenia miasta tego ościennego, w którym oni mieszkają. Była z nimi nieletnia mieszkanka Sosnowca, ale ona się okazała, że jest świadkiem. Działo się to już, jak jej nie było. Do aktu wandalizmu doszło 26 grudnia po godzinie 21. Dostaliśmy informację od mieszkańców naszego miasta, że doszło do dewastacji wiaty przystankowej. Natychmiast wtedy poprosiłem Straż Miejską o działania, o zabezpieczenie monitoringów z miejsc, które są w pobliżu tych wiat przystankowych, które zostały zniszczone. Te zdjęcia, te filmy zostały zabezpieczone. Postanowiliśmy je upublicznić tak, żeby można było znaleźć jak najszybszy sposób sprawcę. Została część upubliczniona, wyznaczona nagroda. No i cieszymy się, że to przyniosło spodziewane efekty, że osoby, które do tego dopuściły, no nie unikną kary. Wandalom grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. SK Info.